kierowca ma o tyle lepiej od innych zawodów, że może sobie udokumentować dzięki czarnej skrzynce wszystko, o której zaczął, o której zakończył, o której pracował, o której pełnił dyżur dzięki temu selektorowi, ustawiając odpowiedni typ pracy, w którym się znajduje, ustawiam i dokumentuję sobie cały dzień pracy. No, żeby sprawdzić, co robiłem w danym dniu, to mogę zrobić wydruk, albo mogę sobie sprawdzić na wyświetlaczu, co robiłem w danym dniu. Tutaj jest szuflada, tam się znajduje papier. Wciskając przycisk OK można zrobić wydruk. OK, wydruk kierowca 1, OK, 24 godziny, tak. Dzisiaj jest 16.02, a ja chcę zrobić wydruk przykładowo z 10.12. Strzałeczką w dół, OK. Pyta się, czy zrobić wydruk w czasie UTC. Czas UTC różni się w zależności, to jest taki czas ogólny, różni się w zależności od pół roku, od 1 godziny do 2. A ja sobie zrobię wydruk w czasie nie UTC. Jedziemy. Właśnie zrobiłem wydruk. To jest papier termiczny, tam przelatuje laser i wypala literki. Niestety nie mogę go pokazać, co tam robiłem, bo to jest ewidencja czasu pracy, czyli prywatne dane firmy i prywatne dane moje. Dobra, nie trzeba robić wydruku, można również sobie sprawdzić na wyświetlaczu, co się robiło w danym dniu. Nie trzeba robić wydruku. Daję OK i w dół, póki się nie pojawi wyświetlacz. Pojawił się wyświetlacz, kierowca 1, 24 godziny, dane dnia, tak. Wybieram dzień, poprzedni, to był, jeszcze raz. Dane dnia, dół. Z 12. Tak jak wydruk. Wydruk w czasie UTC? Nie. I się jedzie po kolei szczelkami, aż się dojdzie do momentu, gdy zaczną się pojawiać symbole pracy. I można sprawdzić, od której godziny do której dokładnie się pracowało, od której się jechało, a na końcu się pojawia podsumowanie, ile przejechało się w danym dniu godzin, ile było odpoczynku i tak dalej. Wszystko. Można również zrobić wydruk prędkości. Daję OK. Wydruk 24 godziny. Zdarzenie, czynności, nie tutaj. Wydruk, nie. Jedziemy w dół. Wydruk, pojazd. Jest. 24 godziny, nie. Zdarzenie, nie. Przekroczenie prędkości, nie. Jak widać, wszystko można zrobić wydruk. Ja chcę zrobić wydruk prędkości. O której godzinie? Dokładnie z jaką prędkością jechałem? V diagram, czyli V, prędkość, diagram. OK. I dane. Dzisiaj jest 16, ja chcę zrobić z 12. W czasie UTC? Nie.
I mam wydruk prędkości. Nie będzie pewnie nic widać. Jest, widać. No i tutaj pokazuje godzina 7:08. Poszło w górę. Tu jest prędkość 120-90, czyli tam o 7 godzinie, między 7 tam po 7 ruszyłem i jechałem przez jakiś tam czas niedługi 90, prawie tam 80 coś na godzinę tam. No potem zwolniłem, zatrzymałem się, obijałem się, nie wiem. Tu potem ujechałem. Wszystko tutaj po kolei jest. No dobra. Wszystko można tu zrobić. Ja chcę zrobić przykładowo wydruk kierowcę, zdany, zdarzenie, czynności. Dzięki temu wydrukowi można zrobić wszystko, co się robiło przez cały tydzień. Ostatni. Wydrukuje się w formie takiej obrazkowej bardziej. Jedziemy. Z 12. Jej, jeszcze raz. Nie. No, zaczyna się. No i tutaj jest taka forma z całego tygodnia. Co się robiło w całym tygodniu? No mniej dokładniejsza, taka bardziej obrazkowa. Ale jak się tak z lupą by wpatrzył, to by tak prawie że policzył wszystko. Dokładnie. No, to są takie opaski. W zależności od grubości tego paska, w zależności to jest dany tryb pracy, się, który się znajdowało. Najgrubszym jest jazda, potem cieńszy jest młotki, jeszcze cieńszy jest pauza. I tak dalej. Dobra. No i tak to mniej więcej wygląda. O. Dobra. No. Ogólnie praca z tachografem jest bardzo ważna. Przykładowo, gdy wjeżdżam na prom, to sobie wtedy daję nie, wydruk, nie. Nie. Wpisz, nie, pojazd, czyli wpisuję, co się dzieje z pojazdem. Out, nie, prom, kolej, daję OK. Wtedy pojawi się tu taki w rogu, taki symbol tutaj tego stateczka, co tu jest, tu się pojawi i to oznacza, że właśnie wjechałem na prom lub pociąg. Co tu jeszcze? Pojazd. Tu jest wszystko odnośnie pojazdu i odnośnie kierowcy. Wszystko można sobie wydrukować. No, to chyba byłoby na tyle takie podstawowe. Co tu więcej?